chciałem się z wami podzielić moimi refleksjami, jak wygląda rynek w Wielkiej Brytanii. Bo przyjechałem tutaj po to, żeby jeszcze bardziej penetrować ten rynek, jeszcze bardziej go poznać, zobaczyć go od środka, bo tutaj również zamierzam zainwestować swoje pieniądze. Rok 2023 postanowiłem, że będzie rokiem rozwoju dla mnie, bo od wielu lat uczę ludzi, jak zarabiać pieniądze, jak inwestować w nieruchomości i w tym roku postanowiłem dużo więcej siły, energii i czasu zainwestować właśnie w siebie. Dlatego chcę inwestować za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii. Już któryś raz podchodzę do tematu kupowania domów i postanowiłem wziąć się w końcu za to na poważnie. Dlatego przyjechałem na kurs inwestowania w nieruchomości do Dawida Dowbusza. Dawid już mnie zaprosił kilka razy na konferencję, zainteresował mnie tym tematem, ale jestem teraz na prawdziwych warsztatach Dawida autorskich, gdzie pokazuje mi, jakie domy najlepiej się opłaca, jak zarobić pieniądze. Jutro zamierzam je zabrać na wycieczkę po swoich projektach. Co jutro zobaczymy, Dawid? Zaczniemy od typowych tak zwanych singuletów, czyli domy wynajmowane dla całych rodzin, które są akurat w remoncie. Potem przejdziemy do nieruchomości typu HMO, czyli to są nieruchomości dzielone na tak zwane w Polsce kwatery pracownicze, pokoje z łazienkami. I na sam koniec, no to co ty wiem, że też lubisz, projekty deweloperskie. Więc tak naprawdę będzie cały wachlarz inwestycyjny do wyboru, do koloru, kto co preferuje. Natomiast to, co ja lubię w Polsce, to nie znaczy, że będę to tutaj robił i trzeba to dobrze podkreślić, bo ja tu chcę być bardziej inwestorem kapitałowym, nieaktywnym. Mam mnóstwo pytań zapisanych do Dawida, zapisywałem sobie tutaj skrupulatnie, jutro i pojutrze mu będę zadawał, także odpowiedzi na te pytania, ale też i tą wycieczkę pokażę wam w dalszej części materiału. Jedziemy właśnie z Dawidem oglądać nieruchomości w UK, które Dawid robi, realizuje, tak żebym miał większy kontakt z rynkiem, żebym widział kontekst tego, jak to wygląda, nie tylko z sali szkoleniowej, ale też jakby z praktyki. Także Dawid, na co jedziemy teraz? Co mi pokażesz? Jest tak, dzisiaj na pewno ci pokażę domek typu singlet. Co to znaczy singlet? To jest dom wynajmowany dla całej rodziny, dom typu HMO. To jest dom dzielony na pokoje, w naszym wydaniu są pokoje z łazienkami, pokoje powyżej 10 metrów plus 2,5 metra łazienki. A jeżeli będziesz chciał, to możemy zajechać również na jakieś projekty deweloperskie. Mam takie pytanie do ciebie. Wyobraź sobie, że przyjeżdża do ciebie polski inwestor z polskim kapitałem i chce kupić coś na wynajem. To co to będzie, to jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast jakie pierwsze kroki powinien zrobić? Jeżeli chce kupić na przykład połowę za gotówkę, połowę na kredyt, to jaki dokument powinien mieć, albo co powinien mieć, co powinien załatwić wcześniej, zanim zacznie szukać? Więc tak, wszystko zależy od tego, czy chce to robić sam. Jeżeli chce to robić sam, no to musi się nastawić, że będzie tutaj przylatywał i te nieruchomości oglądał, tak? Więc tak naprawdę, no poza paszportem, bo to jest ważne, no niektórzy zapomnieli, że jesteśmy po Brexicie i już na dowodzie nie wlecimy. Więc poza paszportem nie musi mieć nic więcej. Tak naprawdę, no oczywiście musi mieć te środki, tak? Czyli środki, które są legalne. Z czym się Polacy też tutaj zderzają, to jest to, że trzeba pokazywać konta bankowe, załóżmy prawnikowi, który jest tutaj odpowiednikiem notariusza polskiego, bądź nawet agentowi, doradcy kredytowemu. Każdemu trzeba pokazywać środki, bo jest tak zwane anti-money laundering i na to się trzeba przygotować, że jeżeli będziemy mieć na przykład duże wpłaty na nasze konto, no to zwyczajnie trzeba pokazać, skąd na przykład taki jednorazowy przelew poszedł, czy to było ofakturowane i to było od klienta. Jeżeli to poszło z naszego innego konta, na przykład, nie wiem, z Estonii, Dubaju czy Cypru, no to trzeba po prostu pokazać, skąd tamto konto zarobiło te pieniądze. Ci środki są legalne. I poza tym tak naprawdę to już jest wszystko, bo czy jesteśmy w Wielkiej Brytanii jako rezydent, czy jesteśmy za granicy, nadal możemy kupować czy to za gotówkę, czy to za kredyt. Oczywiście, jeżeli jest to kredyt, to w takim wypadku będzie on nieco wyżej oprocentowany z tego względu, że zewnętrzny inwestor nie jest tutaj tak naprawdę do prześwietlenia tak bardzo, jak ja jestem, kiedy tutaj mieszkam. I ryzyko jest większe. I ryzyko jest większe dla banku, bo nieco większe oprocentowanie. Nie, nie. Czyli 0,5, 0,7, 1%, 1,5%. W zależności od tego, w jakim banku nam doradca kredytowy znajdzie produkt. Z tego też względu, że tych banków jest tutaj setki. Tu nawet Tesco ma swój bank. No takie czasem nazwy słyszymy, że aż szokuje tym to ta sieć sklepów ma swój bank teraz. Więc ta bankowość jest tutaj bardzo przystępna, otwarta i bardzo łatwo też otwierać nowe banki. Tak? Stąd też tak powstają. Cześć, chcemy wam teraz pokazać bardzo fajny dom, który był wystawiony za 125 tysięcy funtów, był kupiony za 108. Razem z kosztami, z całym remontem, który kosztował około 23 tysięcy funtów, dzisiaj jego wartość jest 160 tysięcy. Czyli za tyle go można sprzedać, a wszystkie koszty z nakładami to jest 135 tysięcy funtów. Chodźcie, zobaczmy go razem.
liczby tego domu wyglądają naprawdę bardzo podobnie i pasowałyby na polskiego flipa. Czyli przy takich parametrach opłacałoby się robić tego flipa w Anglii. Natomiast w Anglii inwestorzy tego nie robią, bo jest taka procedura remortgage, gdzie można sfinansować sobie dom i można powiedzieć, że odzyskać większość środków, które się w niego zainwestowało, z kredytu bankowego. To znaczy, że można i mieć mieszkanie i jednocześnie zrealizować sobie zysk i kupić kolejne. W Wielkiej Brytanii najpopularniejszą nieruchomością, którą się inwestuje na wynajem, jest dom. W Polsce kupuje się mieszkania na wynajem. Tutaj widzisz, tu już są stare panele. Te panele nie zostały wymienione, nie? Ale są jeszcze niezłe. Tu zostały stare, a tam nie wiem, czy nie były dosztukowane, nie? Tu było okno wybite, no trochę było rzeczy do zrobienia, nie? Tutaj ciekło, to daszek był do robienia. Czyli jak spojrzysz pod światłem, to widzisz, to nie jest takie idealne. Mhm. I to jest w Anglii, to jest normalne, nie? Okay. Bo w Polsce to jest taki ładny, idealny. Tak, u nas się zrobi gładź jeszcze. Tak, ja widziałem, że niektórzy to z jakimiś latarkami jeszcze chodzą, nie? Ten dom ma dużą kuchnię, salon, 3 pokoje oraz 2 łazienki. No ale ja dyskutowałem z Dawidem, że ten schowek na szczotki w Polsce zrobilibyśmy pełnowymiarowy pokój i już by tam stało łóżko. Dla mnie to jest pokój. No dobra. I łóżko wejdzie, tak? No wejdzie, no. Nie, za nisko nie jest. No nie. Okno ma. No ma. To jest pokój. Okej. Okay. Ten dom został odświeżony, pomalowane zostały ściany, położone płytki w łazience, pomalowane drzwi, nowe wykładziny, został posprzątany, doprowadzony do takiego stanu, ponieważ remont się nie opłacał, bo robienie wszystkiego od nowa spowodowałoby to, że koszty były gigantyczne, a i tak najemca, który tam będzie, tego nie doceni, nie zapłaciłby za to 100 funtów więcej, żeby byłoby to zrobione od nowa, a nie wyleczyningowane, więc tym się różnią klienci w Anglii od klientów w Polsce, że polski klient docenia często tą wyższą jakość, jeżeli ma drogą nieruchomość. To powiedz mi, czyli tak, musi być paszport, nie mam żadnych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości, sprawdzają skąd mam pieniądze, czyli czy one są legalne, czy to jest tak jakby u nas polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, to jest wszystko ok. I teraz, zanim pójdę, przyjdę, złożę ofertę na zakup domu, to powinienem się sprawdzić w banku, czy moje polskie dochody wystarczają na to, czy mogę kupić nieruchomość w Wielkiej Brytanii? Nie. Twoje polskie dochody nie będą interesować tutaj banku, bo jesteś za granicą, więc on nie zna systemu kraju, z którego ty pochodzisz. Ich będzie obchodziło to, żebyś ty miał 25% wkładu własnego na kredyt inwestycyjny. Tak? Więc w Wielkiej Brytanii mamy to do siebie, że mamy nielimitowaną ilość kredytów hipotecznych i bank wie po prostu, że nawet jak dasz ciała i ta inwestycja ci nie wyjdzie, to on wysłał tą rzeczoznawca wycenił tą nieruchomość, że ona jest warta załóżmy kwotę X i on z tego X chce, żebyś ci dał 25% wkładu własnego i nieważne co by się stało, nawet jak popsujesz jakoś tą nieruchomość, to masz ją ubezpieczoną plus masz ten depozyt 25% i bank wie, że jak przejmie tą nieruchomość i ją wystawi na sprzedaż, on wie, że on tego nie dołoży, tak? Więc na tym bankowi zależy najbardziej, w kredycie inwestycyjnym, żebyś ty miał 25%. Nie mówimy tutaj o kredycie rezydenckim, bo ten już jest co innego i ten rzeczywiście musisz mieć już zarobki i byłoby ci go znacznie trudniej kupić na kredyt. Prawdopodobnie, jeżeli jesteś za granicy, to dom, w którym ty byś chciał sobie tu mieszkać w Anglii, musiałbyś kupić po prostu za gotówkę, tak? A inwestycyjny całkiem inaczej. To dzisiaj wiem, że Narodowy Bank Anglii, tak, podniósł stopy procentowe do 4%, to no, jakie oprocentowanie dzisiaj możemy liczyć jako inwestorzy z Polski na przykład? Czyli jakie są marże? To będzie około 5,5% mniej więcej? Tak, do 5,5% do 6%. Jest, mamy wiele różnych możliwości. Możemy mieć stopę zmienną, możemy mieć też taką stopę zmienną typu tracker. To jest wtedy no, znacznie lepsze, bo mamy na przykład naliczane w zależności od banku, załóżmy 1% albo 1,5% do tego właśnie banku centralnego, czyli do 4% doliczamy wtedy 1 czy tam 1,5. Bądź możemy mieć założoną ratę kredytową typu fix na 2-5 lat. I zanim przyszedł ten kryzys, o którym już od wielu lat tak naprawdę mówię, czy to na naszym kanale, czy nawet na wspólnym wystąpieniu, gdzie byliśmy na Wielkiej Integracji, powiedziałem to też ze sceny i to się niekoniecznie wiązało z aprobatą wszystkich wtedy występujących na tej debacie, że no, te kryzysy są cykliczne, więc można się zabezpieczyć i tak ja zrobiłem, że całe moje portfolio nieruchomości na wynajem przy niskich stopach, kiedy były niskie stopy, zamroziłem te raty na 5 lat, tak? I teraz w ogóle mnie nie rusza
skok tych kredytów, tak? Więc to jest też ciekawa opcja. Ten dom został kupiony jako zwykły dom jednorodzinny. Dawid zauważył w nim potencjał na taki dom inwestycyjny na pokoje, tak zwane HMO. Polega to na tym, że kupuje się taki dom, robi się przebudowę, czyli zmienia się często układ pomieszczeń, robi się każdy jeden pokój, żeby miał swoją łazienkę, no i oni mają taką wspólną kuchnię. I zobaczcie tutaj, że każdy ma swoją lodówkę, każdy ma swoją szafkę, żeby nie było później jakichś nieporozumień, że ktoś komuś coś podjada. Oczywiście kuchnia jest monitorowana, gdyby coś komuś przyszło do głowy. To są pokoje powyżej 10 metrów, więc nie musi być aż tak duża kuchnia. Mhm. To jest jedna z mniejszych, jakie mamy na HMO, jedna z najmniejszych. I widzisz, to jest taki przykładowy pokój. Fajny, duży. Z łazienką, więc wiesz, to ludzie sobie wyobrażają jakieś klitki, nie? Z relacji Dawida wynika, że na tych nieruchomościach zarabia się najwięcej, czyli jest najwyższa stopa zwrotu. Są one najtrudniejsze. Najwięcej wymogów trzeba spełnić urzędniczych, żeby takie coś zrobić. Poza tym zarządzanie też jest dużo bardziej upierdliwe i kłopotliwe niż w stosunku do domu jednorodzinnego, kiedy mamy jednego najemcę, często umowę mamy długoterminową, płaci on większą kwotę. Natomiast jeżeli mamy pewien system, mamy pewne zasady i wiem jak to robić, to nie jest problem. No i mają też wspólny ogródek, gdzie mogą sobie grillować. Ten dom Dawid kupił za 110 tysięcy funtów, natomiast jego remont kosztował aż 130, dlatego, że podzielił go na 5 pokoi i wdzielił 5 oddzielnych łazienek. I dzięki temu ten dom zarabia dzisiaj 33 tysiące funtów rocznie. Więc to jest naprawdę bardzo dobry zwrot. A jeżeli ktoś jest, nie wiem, zapracowany w Polsce, ma biznes albo w Polsce ma pracę i nie chce mu się tu przyjeżdżać, to jaką ma opcję? Może korzystać z usług Dealsoserów. Między innymi my mamy też taką firmę, która obsługuje moje inwestycje i też osób z zewnątrz, gdzie inwestor nie musi się niczym martwić, ma od A do Z, od znalezienia nieruchomości po remont i wynajem. Tak, trzeba wziąć pod uwagę, że to nie chodzi o normalną nieruchomość, taką po prostu z ulicy kupujesz sobie coś z ogłoszenia, tylko to ma być wynegocjowany deal, który jest okazją, a nie jest po prostu z ogłoszenia. Zgadza się, no bo w innym wypadku ten deal do niczego nie jest potrzebny, tak? Musi to być nieruchomość okazyjna. Czyli to jest poniżej wartości rynkowej. Oczywiście, tak? Na której inwestor może zarobić. I on wtedy to sprawdza, jakby weryfikuje, czy to jest dobry deal, pokazuje rentowność, a jeżeli chodzi o koszt remontu i o sam remont? Też. Wszystko jest wliczone już w proposal deal, czyli w tej ofercie, od kosztów związanych z deal sourcingiem, po koszty remontu i tak naprawdę koszty najmu i sam koniec, ile z tego będzie return of equity, tak? Okej, czyli załóżmy, ja mówię, że szukam czegoś takiego i takiego, on mi tego szuka, on mi to proponuje, on negocjuje z właścicielem, on składa mu ofertę, później wy to możecie wyremontować, jakby tak, żeby mi nic nie obchodziło. Tak. A później jeszcze zajmiecie się zarządzaniem. Dokładnie tak. Okej. I jaką rentowność mogę uzyskać? Wiadomo, że wy trochę inaczej patrzycie na rentowność niż my tu Polacy, bo my mamy trochę inne sposób myślenia. Wy patrzycie w tych narzędziach finansowych, które tu są. Natomiast ze 100 czy 200 tysięcy funtów, które zainwestuję, ile tysięcy funtów mogę rocznie wyciągnąć z takiej nieruchomości? To my patrzymy właśnie, tak jak wspomniałeś, na ROE, return of equity, czyli kiedy wróci nam zainwestowany kapitał. I to trzeba liczyć między 15 a 25%, jeżeli używamy zewnętrznej firmy. Wiadomo, jeżeli robisz wszystko sam, to możesz mieć jeszcze większe. Okej. Okay. A jeżeli na przykład kupuję za 100% własnej equity, to z domu za 100 tysięcy, ile jesteś w stanie wyciągnąć? No to pewnie ROI będzie podobne do tego ROI z Polski. Czyli pewnie między 6, 5, 6, 7, 8%. Tak? Dokładnie. Ale jeszcze tak. Tego jak kupisz. Dokładnie tak. Okej. A dzisiaj jakbyś miał powiedzieć, gdzie najwięcej pieniędzy jest do zarabienia w Wielkiej Brytanii? Więc na pewno w dwóch strategiach. Nieruchomości komercyjne, które konwertujemy na mieszkania, opuszczone biznesy, które są bardzo tanie z metra, plus nieruchomości HMO, czyli te na wynajem na pokoje, mają najwyższy cash flow. Ale to jest, trzeba trochę narobić, coś trochę znać, trzeba tu być na miejscu i to nie może być swój pierwszy deal, tak? Bo pewnie pochłonie cię i zabierze cię z tym wszystkim. Tak jest, tam jest najwięcej pułapek, najwięcej regulacji, więc trzeba być już doświadczonym inwestorem, żeby zabierać się za takie inwestycje. To jest tak samo jak trochę u nas, że każdy może zrobić, kupić dom i go fajnie wynająć, fajnie ten zarabiać i u was też jeszcze zrobić sobie remortgage, a u nas każdy może kupić mieszkanie, zrobić tego flipa, ale już kamienicę, żeby zrobić albo remont starej kamienicy, albo też właśnie zamianę bloku czy jakiegoś budynku na mieszkania, też to już jest większa szkoła jazdy, także
to działa to podobnie, więc jak ktoś jest pierwszy raz, to lepiej niż coś podstawowego. Tak. Ja mam dużo pokory do tego rynku i mimo tego, że jestem inwestorem i robię trudne rzeczy w Polsce, to tu zamierzam tak samo zacząć od najprostszych. Tak, ja też tak naprawdę zalecam, warto zacząć po prostu od zwykłego domku wyremontowanego, wynająć go rodzinie czy komukolwiek innemu i po prostu nauczyć się całych tych procedur i przechodzić stopniowo do coraz trudniejszych rzeczy, jeżeli mamy takie ambicje. Nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby nie zobaczyć spalonego baru ogromnym potencjałem. Dawid kupił taki budynek, tworzy tam projekt deweloperski. Dawid nas zabrał pod pub, który kupił, który będzie przerabiał na mieszkanie. Dawid, powiedz mi, co to jest za miejsce? Jesteśmy praktycznie w centrum Sheffield, zaraz tutaj piechotką 5 minut, jesteśmy już pod ratuszem. Mhm. Powiedz, co ty tutaj będziesz robił? Ile to będzie mieszkań? To będzie zamienione na 57 mieszkań, na parterze będzie 120 metrów office, w którym my będziemy mieć swoją siedzibę, plus siłownia, lobby i na którymś tam piętrze będzie jeszcze taras. Ten budynek Dawid zamierza wyburzyć. I to działa dokładnie w takim samym modelu, jak my to robimy w Polsce. Znajdujemy nieruchomość, której nikt nie chce i największa wartość jest lokalizacja i często działka. I taki projekt jest często zbyt duży i trudny dla małego inwestora, a jednocześnie jest zbyt mały dla kogoś, kto ma kompetencje i pieniądze, żeby to zrobić. Czyli duży deweloper, który buduje wielkie osiedla, wielkie budynki, być może to będzie dla niego za małe. I to jest taka luka, w którą i Dawid, i ja często wchodzimy, że coś jest na tyle duże, że już można zarobić naprawdę duże pieniądze, ale na tyle małe, żeby ktoś tam zarabia kilkaset milionów i ma duże zespoły, musi mieć duży przemiał, żeby to robić, to jest dla niego za małe. I widać tutaj na tej wycieczce naprawdę fajny klimat. Dla mnie to było mega emocje, że mogłem do takiego starego baru angielskiego wejść. Oczywiście Dawid tam chodził i sprawdzał, czy nie ma tam żadnych śpiących, bezdomnych czy narkomanów, żeby nic tam się nie stało. Był jakiś oczywiście dreszczyk emocji. Niektórzy inwestorzy powiedzieliby, że ten bar jest do liftingu, jak dla Anglików. To jest niemożliwe po prostu, że drzewo wrosło po prostu w dwie twarde cegły. Za mną stoi dom jednorodzinny, który kiedyś był jednorodzinny, a dzisiaj jest przerobiony na, można być, kwatery pracownicze po polsku, a tutaj się mówi na to HMO, czyli taki dom, w którym jest wiele sypialni, które każdy ma swoją łazienkę i to się wynajmuje tam za 100-115 funtów na tydzień. I to jest dużo bardziej rentowne niż wynajmowanie na przykład takiego pojedynczego domu jednorodzinnego. Zwykły singlet, gdzie dom został kupiony za 119 koła, remont to jest około 36 i dom będzie wyceniony, tutaj wychodzą po tego co sprawdzał Lisonser, wyremontowane po 160 tysięcy. Czynsz na tej nieruchomości wyremontowanej. My mamy taką zasadę, że jak mamy domy wyremontowane, to zawsze dajemy wyższą cenę niż jakakolwiek średnia jest w okolicy, tak? I zawsze znajdują się na to klienci. Nigdy nie bierzemy taka, jaka jest średnia, tak? Czyli jak jest na przykład średnia 800, no to zawsze dajemy na przykład 100 ekstra albo więcej, no i będzie klient docelowy, który chce po prostu mieć coś na czysto, w ładnym standardzie, tak? Co warto powiedzieć, to jakość wykończenia tutaj, albo inaczej, jakość nie tego, co robią tutaj Polacy w Anglii, bo pewnie to by było dobre, natomiast to, czego oczekują najemcy, jest niespółmierne do tego, co my mamy w Polsce dzisiaj. My mamy naprawdę w Polsce jedną z najwyższych jakości wykończenia wnętrz w Polsce, w Europie, a nawet na świecie. Natomiast tutaj oni naprawdę są i leniwi, i sami mieszkają w brzydkich mieszkaniach. I jeżeli ktokolwiek zrobi chociażby w połowie tak dobrze, jak w Polsce się robi, to później o wiele łatwiej się to wynajmuje. I najważniejsze pytanie. Gdzie lepiej inwestować? W Polsce czy w Wielkiej Brytanii? I tutaj powiedziałbym, że to zależy. Wielka Brytania ma bardzo dużo plusów, takich jak dobry system finansowy, który pomaga budować majątki, pomaga refinansować nieruchomości, gdzie jest dużo bardziej rozwinięty system udzielania kredytów, pożyczek i one są o wiele bardziej atrakcyjnie oprocentowane. W Polsce może nie mamy takich możliwości finansowania, natomiast mamy dużo mniej regulacji, jeżeli chodzi o remonty, o wykończenia, o przebudowy. Dużo więcej możemy pracować na stanie zastałym i jest dużo mniej formalnych obowiązków i formalnych pułapek. Moim zdaniem Wielka Brytania jako rynek z długą historią budowania majątku i ze stabilnym prawem do ulokowania kapitału jest naprawdę okej. Natomiast jeżeli ja dzisiaj jako ekspert w branży nieruchomości w Polsce miałbym się zająć nieruchomościami i remontami i flipami Wielkiej Brytanii, dla mnie jest to za duża bariera, żeby wchodzić.
wolę robić biznes w Polsce, robić flipy w Polsce, robić remonty w Polsce, tutaj przede wszystkim, gdzie mieszkam, bo logistyka i znanie się na tym wszystkim zjadłoby bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo zysków i mojego czasu, dlatego wolę robić pieniądze tam, gdzie mieszkam i tam rozwiązywać problemy i tam zarabiać, ewentualnie z zysków w Polsce kupować nieruchomości za granicą. Więc jeżeli mieszkasz w Anglii, to być dla Ciebie lepszym sposobem będzie inwestowanie w Anglii. Jeżeli mieszkasz w Polsce, lepiej zarabiać pieniądze na nieruchomościach w Polsce. Jeżeli chcesz się nauczyć zarabiać na nieruchomościach w Polsce, poznać moje sekrety inwestowania, moje patenty, moje systemy, sprawdź ofertę moich warsztatów w linku poniżej.